Rewizor Nexo, Nexo Pro. Wsparcie dla dekretowania dokumentów pobranych z KSeF. Pierwszą z nowości jest opisywanie pozycji faktur elektronicznych w obrazach księgowych. Podczas edycji obrazu księgowego e-faktury można teraz opisywać pozycje, korzystając m.in. z kategorii księgowej czy opisu księgowego. Pozwoli to na automatyczne rozksięgowanie dokumentu po pozycjach według różnych kryteriów podziału. Wystarczy zadbać o zdefiniowanie odpowiednich wyjątków w schemacie dekretacji, a w wyniku automatycznej dekretacji pozycje z e-faktury zostaną rozbite na dekrecie na właściwe konta. Drugą opcję stanowiącą wsparcie dla ręcznej dekretacji e-faktur należy aktywować w laboratorium. Po jej włączeniu podczas ręcznej dekretacji e-faktury pojawia się zakładka Pozycje dokumentu służąca do wstępnego przygotowania dekretu. Sekcja Pozycje e-faktura pozwala przyporządkować kolejnym pozycjom konta księgowe wraz ze stroną księgowania. Zaznaczona wartość, domyślnie netto, zostanie przeniesiona na dekret po kliknięciu w przycisk pod tabelą. Przenoszoną z pozycji kwotę można zmienić, klikając dwukrotnie w odpowiednie pole. W podobny sposób przenieść można kwotę z tabeli VAT. Wystarczy wskazać konto księgowe, stronę, a następnie kwotę, na przykład VAT, i skorzystać z opcji Przenieś do dekretu. Teraz wystarczy już tylko ręcznie uzupełnić brakujące pozycje na dekrecie, a następnie zapisać dokument księgowy.